Cześć, jestem Łapchwila i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o książce, z którą niejako mam pewien problem, dlatego że przebiła mi grendera. Jak do tego doszło, nie wiem. Masakra. Na początku chciałabym jeszcze podziękować pewnej bardzo cudownej booktuberce, Uli oczywiście z kanału Słomka, dziękuję Ci, słuchaj, że poleciłaś mi tą książkę, że wciskałaś mi ją dosłownie chyba przez ponad pół roku. Dziękuję za Twoją wytrwałość, bo dzięki Tobie poznałam coś niesamowitego. Nie zrozumcie mnie źle, dalej kocham Grendera i dalej uważam, że naprawdę odegrała bardzo ważną rolę w moim życiu, ale to, o czym Wam dzisiaj opowiem, jest pierwszą w moim życiu książką absolutnie idealną, do której naprawdę nie mam się nawet do czego przyczepić. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, z pewnością słyszeliście o tej książce już przedpremierowo, dlatego że naprawdę jest to arcydzieło, którym trudno się nie zachwycać zaraz po przeczytaniu. I autentycznie pamiętam, jak o 4 w nocy w trakcie mojego maratonu czytelniczego po prostu włączyłam Instastory i zaczęłam o tym gadać. I gadałam tak długo, aż wszystkie moje emocje wylałam po prostu do Was i wtedy też obiecałam Wam recenzję, tak więc do teraz. No to co? Ujawniamy tytuł. Dzisiaj będzie mowa oczywiście o Pielgrzymie. Też mi trudno w to uwierzyć, ale jest to debiut literacki, thriller, a konkretnie perełka w tym gatunku. Po prostu czysta doskonałość, świetnie wykreowany świat, jednocześnie zróżnicowane postacie, które naprawdę się rozumie. Głównym bohaterem, który jednocześnie przedstawia nam swój punkt widzenia i opowiada, jest Scott i jest to również tytułowy bohater tej książki, dlatego że jednym z jego kryptonimów, takim nie wiem jak to powiedzieć, najbardziej znaczącym jest właśnie Pielgrzym. Niesamowicie inteligentny facet, błyskotliwy, skrupulatny, który w bardzo znaczący sposób poświęcił się swojej pracy, konkretnie oddał dla niej dosłownie wszystko. Jest to, szczerze powiem, nie wiem czy mogę powiedzieć agent, dlatego że facet po prostu pracował w organizacji tak tajnej Stanów Zjednoczonych, że nawet nie posiadała ona własnej nazwy, które rzeczywiście miały dosyć duże znaczenie z punktu widzenia politycznego. Nie muszę chyba wspominać, że był idealnie i cudownie wyszkolony w tym kierunku, ale tak naprawdę szkolenia tutaj nic nie dają, bo jak sam zaznaczył, główną cechą tego typu agentów był po prostu fakt, że myślą. Jak teraz go przedstawiam, może Wam się wydawać delikatnie zbyt idealny, ale powiem Wam szczerze, ja osobiście tego tak nie odczułam, czytając tą książkę. To jest po prostu facet typowo kompetentny, który w pewien sposób zyskał zawód, na który nie dość, że zasługiwał, to jeszcze pracował całe życie i oddał całe życie. Scott jest narratorem tej powieści, natomiast drugą postacią, dla mnie osobiście, no nie chcę powiedzieć, że bliższą, ale na pewno dużo więcej emocji we mnie wzbudziła, jest Saracen, czyli człowiek, można powiedzieć, o zupełnie innych poglądach niż liberalne Stany Zjednoczone, konkretnie ortodoksyjny muzułmanin, który napędzany po prostu nienawiścią obrał cel bardzo niebezpieczny dla dużej ilości ludzi, a mówiąc dużej ilości ludzi nie mam na myśli tysiąca czy 2000, ale no kilka dobrych milionów. Nie możecie się spodziewać, tych dwójka jakby staje naprzeciw siebie, są po zupełnie dwóch różnych stronach, no i próbują sobie po prostu obydwoje przeszkodzić. Scott nie chce doprowadzić do zamachu terrorystycznego, natomiast Saracen oczywiście tego zamachu chce. Co moim zdaniem w ogóle zrobiło tą książkę, jest właśnie jego postać, jego genialna psychologia, którą naprawdę rozumiemy. Ja wiem jak to brzmi, ale naprawdę rozumiałam tego człowieka. Rozumiałam motywy, które go skierowały na tą ścieżkę życia w rodzaju bycia terrorystą. Rozumiałam po części jego skrzywdzenie, dlatego że jego ojciec został zamordowany w momencie, w którym właśnie Saracen miał 15 lat przez rząd za zbytnią ortodoksję. I jego osoba jest naprawdę tak dobrze zbudowana, że mimo, że totalnie nie zgadzam się z poglądami na zabicie tyle milionów ludzi, to jednocześnie można powiedzieć, że była to postać, którą się nienawidziło, ale jednocześnie się jej współczuło. Bo jego życie po prostu sprawiło i ukształtowało go w taki sposób na takiego, a nie innego człowieka. No i jakby po części dla mnie osobiście jest to postać tragiczna. No mimo, że oczywiście nie uśmiecha mi się i zupełnie nie wspieram terroryzmu. Nie wiem, czy ta fabuła brzmi dla Was ciekawie. No dla mnie wydaje mi się, że gdybym zobaczyła tego typu odcinek jakiś rok temu, zanim jeszcze poznałam samą w sobie Ulę, nie mam pojęcia, czy zainteresowałabym się tą książką. Stwierdziłabym, że to zupełnie nie są moje klimaty, moje tematy, ale jednak powiem Wam tylko tyle. To, jak bardzo jest to nieprzewidywalne, to jak niesamowicie czytelnika wciąga ta próba odgadnięcia tego, co Saracen ma zamiar zrobić, ponieważ to nie jest tylko tak, że facet robi po prostu zamach, facet ma to idealnie przygotowane, po prostu krok po kroku i my jako czytelnicy tymi małymi kroczkami stopniowo, po kolei poznajemy każdą następną warstwę jego planu i jesteśmy świadkami tego po prostu, jak buduje się ta postać, więc po prostu psychologia 11 na 10 i właśnie łączyła mi się drukarka.
A jeszcze w tle jest historia z 11 września 2001 roku, czyli z World Trade Center. Chyba, że jest to książka, której akcja dzieje się jakiś czas właśnie po tym zamachu i jeszcze jest znowu powiązana do niego. I o ile ja osobiście urodziłam się kilka lat za późno, żeby o World Trade Center słyszeć wystarczająco dużo, to po przeczytaniu tej książki jeszcze typowo dowiedziałam się o tej katastrofie więcej. I rzeczywiście ten 11 września 2001 roku odcisnął dosyć znaczące piętno w historii USA, a historie z tego wieżowca, czasem bardzo makabryczne i bardzo smutne, naprawdę mnie wzruszyły, ponieważ, jak już mówiłam, jest to książka idealna i bez wzruszeń się w niej nie obyło. Mimo wszystko trochę brutalna, no i wiadomo, wszystko jakby zależy od dojrzałości poszczególnej osoby, ale ja na przykład, tak jak teraz mam 15 lat, wydaje mi się, że około rok temu nie byłabym skłonna jej przeczytać, w sensie wywołałaby u mnie swego rodzaju obrzydzenie. No i jakby to jest oczywiście decyzja każdego z Was, w jakim wieku będziecie czuć się po prostu wystarczająco dojrzali, żeby po to cudo sięgnąć. Akcja jest rozrzucona po całym świecie, po prostu wszystko się dzieje wszędzie, ale nie jest to chaotyczne, jest to stopniowo wprowadzane, bardzo sensowne i wcale nie takie skomplikowane. Czułam się naprawdę, jakbym po części układała puzzle, dlatego że wszystko składało się z idealną, po prostu co do milimetra całość i idealny obraz całej sytuacji. I to uwielbiam w tej książce najbardziej. No dobra, poza psychologią, ale wiecie, że lubię psychologię. Tak więc przejdźmy teraz do oceny. I chyba nikogo nie zdziwi, nikt nie będzie w szoku, kiedy powiem, że jest to książka po prostu 11 na 10. Czyli zupełnie wychodzącego poza skalę, tak ogólnie. I po prostu lofciam cię, Ula, i już rozumiem, dlaczego mi to tak bardzo wciskałaś. A ja zapraszam Was oczywiście, jak zawsze, na mojego Instagrama, gdzie jestem bardzo aktywna. Oprócz tego do subskrypcji mojego kanału i lajkowania tego filmu. I oczywiście czytajcie Pielgrzyma, bo mimo, że ja na co dzień nie sięgam po ten gatunek, tak, no Pielgrzym po prostu skradł moje serce i zapewniam Was, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Więc dzięki wielkie i do następnego. Pa!